Dzień dobry, 7.30. Dzisiaj bardzo nietypowy trening w piątek o poranku. To jest Piotr, który mi zafundował dzisiaj Wiesz co, ja już przewiduję przyszłość, co? Że będzie śmiesznie dzisiaj. Może? Nie, będzie poważnie. Jak będziesz skupione, to dasz radę. To nie jest takie trudne. Nie, nie ja na torze. To tak dla zupełnie dla laików, nie? No. Są ludzie, którzy jeżdżą sobie na torze kolarskim. To wygląda teoretycznie tak samo jak jazda na normalnej szosie. Ale różnice są zdecydowane i ty powiesz jakie, bo ja sam nie wiem. Różnica jest w sprzęcie, ponieważ rowery, których używają, to są rowery tak zwane ostre koło. Czyli? Nie ma wolnobiegu. Nie ma też hamulcy. Uf. Ponieważ jakby jedna osoba miała hamulec na torze, to na pewno by ich w końcu użyła, jakby się zatrzymała i by była zbiórka na tej osobie. Dlatego tutaj nie hamujemy, tylko zwalniamy. Myśleć cały czas, że nogi cały czas się kręcą, nie możesz przestać. Inaczej cię wysadzi z siodełka. Ale możesz potrenować na płycie. Chcesz? No. Dochodzi. A będziesz jakby co mnie ratować? Nie. Dobra, ale słuchaj, bezpieczeństwo ponad wszystko, nie? Tak, cały czas. No, natomiast jeżeli... Ale mam ubrać kask teraz? Tak, kask, oczywiście. To jest kask, w którym jeździłem na zawodach w tamtym roku, wiesz? Tak. I to jest taki Oreo, Aero. Aero, tak. No, może być taki? Jest, na tor jest idealny. Będziesz miał dzisiaj możliwość przetestowania jeszcze dwóch kasków, bardziej wentylowanych. Możesz sobie zobaczyć, jaka jest różnica. Tak naprawdę to jestem tak strasznie, słuchajcie, wydygany. Jak zaczniesz jechać, to nie jedź od razu na samą górę. Najpierw musisz się nauczyć jeździć. Nabrać tego rytmu torowego. Jeżeli tylko twoja prędkość osiągnie stabilnie 30 na godzinę... Ile? 30. Co? 30. Możesz wjechać sobie na czarną linię. Rozpróć. No to co, na koń. Jedziemy. Dobra. Jedź. Ale jakby co, łapcie i się nie śmiejcie, nie? Nie. Uwaga, każdy kiedyś zaczynał. Nie? Nie boisz się tak kręcić? Chyba nie. Nie wjedziesz we mnie? Tego nie mogę ci obiecać, wiesz? Będę próbować się zatrzymać, wiesz? Okej, teraz próbuję się wypiąć. Dobra, chyba dam radę, ale na pewno będzie śmiesznie, wiesz? Musisz być wyczulony na wszystkie podejrzane dźwięki, to znaczy, że leżę i wtedy kręć. Nie pytaj coś, czy najciekawsze żyje, ujęcia kręć. Będą. Tak. Pierwsze metry to mieszanka, nazwijmy to, różnych odkryć. Najbardziej zwracam uwagę na to, żeby nie uszkodzić innych i siebie, jednak z każdym okrążeniem jestem coraz śmielszy. Tutaj mega szybko nabiera się prędkość, w końcu nie wieje wiatr, a nawierzchnia jest idealnie równa. Problem jest taki, że nie mam hamulców, biegów, ani wolnobiegu, nie mogę się zmęczyć i po prostu tak sobie puścić korby. Jak to mówił Piotrek Zabusa, tutaj się zwalnia mięśnia. Znaczy się nogami. Hamuję, od 5 minut hamuję. Uwaga, za tobą jest motor. Nawet nie wiesz, jaki to jest zajebiste, przybieraj się. Co ty? Jak ta niebieska linia, wiesz, jak jest fajnie? Pierwsze koty za płoty, rozgrzewka zrobiona i pora na zmianę kasku na trochę mniej aero, ale za to dużo bardziej wentylowany. Wiesz, co chciałem ci powiedzieć? Tak. Że tutaj czuć dopiero, jak działa wentylacja w kasku w takich warunkach. Dasz mi jakiś inny kask do porównania teraz? Tak, wiesz co, mamy Rikera L, tak? L jak Lesio. L jak Lesio. To zrobiliśmy, wycięliśmy dziurę w Game Changerze, zrobiliśmy Airbreakera. Jest to kask robiony we Włoszech. Bardzo, bardzo skomplikowana forma, żeby zrobić ten kask w tej strukturze. Jest w nim też zatopiona specjalna struktura wzmacniająca. 212 gramów. Quintana powiedział, że lżejszego kasku już by nie założył na głowę. Quintana go miał na głowie? Tego nie, ale on jakby przez mocno się... Z twoimi okularami fajnie się układa ta linia tego kasku. Czyli nawet duże okulary się zmieszczą w tym, a nadal masz chronione to, co najważniejsze, czyli boki. Oh, wow. Tutaj stronie są najważniejsze. Dobra. No to zobacz, jaka jest różnica. Mam na coś zwracać uwagę? Na to, żebyś bezpiecznie jechał. Za to ciekawe. No dobra, trzymaj kciuki. Powodzenia. Dzięki.
No, drugie podejście było już dla mnie dużo lepsze. Zniknął strach, podbiłem nieco moc pomimo walki z glutami, rozkręciłem się i ustabilizowałem prędkość. Nazwijmy to prędkość. Stopniowo wjeżdżam coraz wyżej i zaczynam mieć mega radochę jak dziecko na karuzeli. Przestałem się już bać, że spadnę jak wjadę zbyt wysoko. Z drugiej strony to byłoby mega śmieszne, przynajmniej dla was. Ze względu na te obawy to był zarąbisty trening, bo jadę trzymając wysoką moc, nie myśląc o zmęczeniu. Co najwyżej przypominał mi właśnie o wysiłku, wiatr we włosach, bo miałem wrażenie, jakbym po prostu jechał bez kasku. Rozwaliłeś mi włosy. To jest najważniejsze. No. Powiem ci, że to jest niesamowita przygoda dzisiaj tutaj. Możliwość sprawdzenia kasku i sprawdzenia, nie, pokonania kolejnego swojego lęku. Właśnie bałem tutaj przyjść od 2 lat, rozumiesz? Naprawdę. A Piotrek gadamy z Piotrkiem, mówi, chodź, przyjść na torę. Gdzie o 7:30 w piątek, nie? Zapraszamy częściej. No. Następnym razem też będę. Dziękuję ci, stary. Dzięki. Każdemu z was polecam spróbować właśnie taką przygodę torową. To nic strasznego, jak zwykle okazało się, że jestem głupi i niepotrzebnie się bałem. Z drugiej strony to dobrze, bo trochę więcej skupiałem się na bezpieczeństwie także mojego dzbana. Zakulisowe ujęcia jak zwykle znajdziecie na moim Instagramie. Śledźcie też kaskowy profil Piotrka. Linki wrzucam do opisu. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału. No i odkryjcie również podcasty na Spotify'u. Odnośniki także są w opisie. Pa! Suba? Czekaj, teraz ci robię fajne ujęcie. A widziałeś, Piotruś, gdzie mi się udało dzisiaj dotrzeć? Gdzie? Tam na samej górze byłem, myślałem, że przez barierki przelecę. Nie, nie było źle. Dobra, no, no kończymy, co? No, kończymy. Nogi mi się trzęsą. Bardzo dobrze. Ile tam watów było? Momentami pod 300. Co? Mówiłem, że to była fajna wycieczka i fajna przygoda dzisiaj, ale zmieniłem zdanie, bo mi właśnie wyliczyło nowe FTP. A.